Cześć, nazywam się Paulina Gałązka i dzisiaj przeprowadzę, uwaga, miauczat. Tak, to jest na potrzeby kolejnej roli, gram hakerkę tam pomagam przy napadzie. I to jest dla mnie bardzo ciekawa i rola taka, która jest dla mnie wyzwaniem, dlatego że zwykle ja przez mój typ urody dostaję rolę takich osób ciepłych, takich, które się łatwo wzruszają, takich dobrych dziewczyn z sąsiedztwa, a tutaj pierwszy raz mam taką badass girl. Ja bardzo lubię te wszystkie zamknięte formaty, takie 13-odcinkowe. Ostatnio połknęłam do końca drugi sezon Opowieści Podręcznej. Po pierwsze, Drogi Wolności opowiadają o początku XX wieku, a Korona Królów opowiada o średniowieczu, więc przede wszystkim to jest pierwsza różnica. No fakt, że oba opowiadają o historii Polski, ale nie zapominajmy, że Korona Królów opowiada trochę o historii chyba Polski już obojga narodów, czyli też o naszej Unii z Litwą. No myślę, że to jest ciężko jest odpowiedzieć na pytanie, które nie padło. Także, o Jezu, idzie mój przyjaciel. Zobaczcie, to jest jedyny kocur, który się nie boi oprócz tych, co śpią. Dzień dobry, tata. To jest tata tych białych kocurów. Także ciężko odpowiedzieć na pytanie, które nie została stworzona taka okoliczność. Nie, ja nie lubię siebie oglądać na ekranie. Nie, po to zostałam aktorką, żeby musieć na siebie patrzeć, tylko po to, żeby inni musieli. No nie, nie lubię. Nie, bo to jest tak, że ja jestem bardzo samokrytyczna, więc zaczynam, oczywiście zawsze widzę, że co mogłoby być lepiej. Aczkolwiek no trzeba być profesjonalistą i po prostu na zdjęciach często trzeba podejść do podglądu i zobaczyć, co tam się jakby dzieje. Czy zobaczyć potem, jak działa scena i tak dalej. No jest to wymagane, ale nie jest to przyjemne. To jest strasznie śmieszne, bo nas mylą. To znaczy tak nas obsadzili, że ludzie nas mylą. W sensie mnie i Julkę Rosnowską cały czas ktoś myli, po prostu cały czas ktoś mówi: a to ja widziałam ciebie, poznaliśmy się ostatnio, ty byłaś z mężem, a Julka nie ma męża, ja mam męża, więc wiadomo, że o mnie chodzi. Nie, no po prostu jest prześmieszne to, jak nas poznają. Zresztą na przykład do Kasi Zawadzkiej raz podeszła jedna pani producentka w ATM-ie i powiedziała: no super, wypadłaś na tym castingu, a chodziło o Julkę Rosnowską, więc po prostu totalnie wszyscy nas mylą. Ja, gdybym obudziła się jako Magda Kessler pewnego dnia, to przede wszystkim zrezygnowałabym z programu Kuchenna Rewolucja, albo bym kontynuowała ten program, ale zastanowiłabym się nad swoim postępowaniem, nauczyłabym się szacunku wobec ludzi i konstruktywnej krytyki, bo wydaje mi się, że ten program może dużo zrobić, jeżeli byłaby tam konstruktywna krytyka. Ja nie lubię, szczerze mówiąc, takiego poniżania ludzi na wizji, więc przede wszystkim bym jakby zmieniła formułę programu, który prowadzę. To jest takie trudne pytanie, bo właśnie tyle o sobie wiemy, dopóki nas nie sprawdzono, jakby na ekranie, czyli w postaci. Dla mnie to jest zawsze w postaci, więc czego nie zrobiłabym w postaci? Na pewno bym próbowała przekroczyć granic drugiej osoby po to, żeby uzyskać jakiś efekt na ekranie. Ja już nawet miałam moje ciało nagie ćwiartowane, więc jakby niczego się nie boję zupełnie, no bo to wiadomo, że człowiek tak jak się jest po szkole i tak dalej, takie pierwsze sceny, że tak powiem, rozbierane są najtrudniejsze, ale tak naprawdę to jest taki poziom wstydu u wszystkich, w sensie tak samo ekipa, jakby zawsze ekipy się zachowują wspaniale, w sensie nigdy mi się nie zdarzyło, żeby ktoś jakby rzucił jakieś niestosowne komentarze i tak dalej. O
Matko Boska, jakie trudne pytania. Kim ja bym nie była, gdybym nie była aktorką? To jest pytanie. Przecież ja to po prostu już takie plany miałam na życie. Studiowałam przez rok stosunki międzynarodowe i super mi szło. I miałam takie plany, żeby zostać dyplomatą. I rzeczywiście mam takiego mojego jednego idola, nazywa się Charles Talleyrand, już dawno nie żyje, chyba z 200 lat temu umarł. I on bardzo lubił ludzi i tym sobie zjednywał ludzi, bo on znał po prostu każdego. I nie ignorował nikogo bez względu na jego funkcję i tak dalej. I ja też po prostu bardzo lubię, i Charles Talleyrand także bardzo lubił życie. Że mimo tego, że musiał zostać kardynałem, został duchownym, potrafił jakoś sobie to życie ułożyć tak jak chciał. I właśnie ja też bardzo lubię ludzi, więc tak mnie to zafascynowało, żeby być dyplomatą. No ale poszłam na aktorstwo i zostałam aktorką. Ja jestem kobietą sukcesu, to znaczy zależy, co się rozumie pod słowem kobieta sukcesu albo sukces. Bo dla mnie sukces to jest to, że człowiek jest świadomy swoich potrzeb i potrafi je zaspokajać. I musiałabym zweryfikować, jakie mam potrzeby, więc na pewno mam potrzebę bliskiego kontaktu z przyjaciółmi i właśnie z najbliższymi, więc i budowania takich satysfakcjonujących mnie relacji, więc na pewno tak robię. Też mam potrzebę tego, żeby się samo rozwijać, więc no też jakby zaspokajam te potrzeby, więc no i mam potrzebę dbania o siebie, staram się dbać o siebie, chociaż akurat tutaj to mogłabym, zawsze jest coś do zrobienia, ale to jeśli tak rozumieć sukces, to mogę powiedzieć, że na pewno jestem z siebie zadowolona. To jest trudne pytanie, ponieważ ja nie to, że lubię nasz klimat, ale lubię nasze usposobienie polskie. Uważam, że jesteśmy bardzo emocjonalnym narodem i bardzo to lubię, ale nie lubię rzeczywiście pogody naszej. Wolałabym mieszkać we Włoszech na przykład. Uważam, że tam mają pyszne warzywa. Słyszałam, że na Sardynii jest jakby to jest jedna z najbardziej długowiecznych wysp, więc w sumie nie narzekałabym mieszkając na Sardynii. To będzie Śnieżynka, jeśli dziewczynką, a to może będzie Mruczek, tak mi się kojarzy z dzieciństwa, a to będzie Środka. Ja pamiętam ze wsi, mam takie wspomnienie właśnie z dzieciństwa, gdzie mieszkali moi dziadkowie, że koty się nazywało tak na przykład Siwka, Szmatka, bo na przykład była Władki, czy Mruczek właśnie, że takie imiona dla kotów bez żadnych tak wymyślnych, więc Kicia, więc myślę, że tak bym nazwała koty. Żaden z moich kumpli nie ucierpiał podczas nagrania programu. Ja też mam się świetnie. Kociaki podobne do nas czekają także w schroniskach. Miau!